Cześć wszystkim, dzisiaj będziemy malować architekturę. Ja już pokażę swoje zdjęcie, które wybrałam na dzisiaj. To będzie coś takiego, potem podrzucę na naszej grupie. To będzie taki lekki, szybki szkic akwarelowy. Z nami jak zawsze farbki firmy Renesans. To jest polska firma, tak samo pędzle, z których będziemy korzystać. To też firma Renesans. Ja mam ich kilka, już pokażę. Bardzo są wygodne, to są sztuczne pędzle. To jest imitacja wiewiórki, ale naprawdę są bardzo dobre. Ja tylko szybko jeszcze skończę swój szkic, który zaczęłam robić. Tutaj jeszcze będzie jakieś drzewko rosnąć. Nie robię żadnych szczegółów, bo tym farbą wszystkie szczegóły będę dodawać. No i tak samo, to nie jest obraz, który będzie potrzebował dużo czasu. To jest szybki szkic. Można sobie wyobrażać, że siedzimy gdzieś nad morzem, na spacerku. Podróżujmy teraz. I szkicujmy. To ma być cień od naszego drzewa. Tutaj także będą rośliny. Jak malujemy ze zdjęcia, jak szkicujemy ze zdjęcia lub z natury, nie musicie robić idealnie. Można coś od siebie dodawać, jakieś rzeczy. Ponieważ to jest obraz, to nie jest zdjęcie. I nikt nie zabrania tego robić. Zaznaczam jeszcze cienie, gdzie będą. No i tutaj tak samo jakaś zieleń. Tutaj na zdjęciu nic nie ma, ale ja dodam jakichś szczegółów od siebie, żeby nie było aż tak pusto. No i tyle. I teraz już można zaczynać. Ja zaczynam od pędzla pod numerem 6. To jest ten pędzelek. Zacznę od nieba. Taki ładny kobalt. U góry zawsze będzie ciemniej, do dołu trochę jaśniej. Zostawiam miejsce na jeszcze jakieś tam kolejne detali.
jak już mówiłam, to będzie taki szybki szkic. Zmieniam pędzel na większy. Dzień dobry, witam serdecznie. Tutaj nie zostawiam żadnych miejsc wolnych. Maluję wszystko. Szczegóły będą potem. Ja będę musiała trochę poczekać, żeby ta strona lewa wyschła, żeby pracować z nią dalej. Ja szybko, staram się szybko to robić, żeby to było szkicowo. No i oczywiście, że ten filmik zostanie i dalej będzie można sobie na spokojnie popatrzeć. I jeżeli ktoś zacznie w domu pracować, to każdy będzie miał możliwość robić to na spokojnie i nie spieszyć się. Reminds me of
Ja jestem osobą, która bardzo lubi, jak farby akwarelowe się rozpływają. Te czasy, właśnie, które teraz są, chyba już nie będziemy mieć możliwości tyle podróżować, także można sobie przeglądać zdjęcie na przykład z podróży, które były rok temu i robić takie szkice. Jeszcze trochę cieni. Dalej idziemy na dół. Bardzo mi przykro, ale Facebook nie chce, żeby słuchaliśmy muzykę teraz i wysyła wiadomości, że nie wolno tak puszczać. Także musiałam wyłączyć ją. Jeszcze trochę cieni na dół. Ja nie wiem, czy przeszkadzają te komentarze na dole, czy dobrze widać, czy nie. Bo właśnie teraz pracuję w dolnej części naszego obrazku, także jeżeli nic nie widać, to proszę dajcie znać. Thank you.
Tak, a teraz zaczynają się szczegóły. I ja nie robię idealnie tak samo jak na zdjęciu. O, dzień dobry, Artur. Już pokażę, co malujemy. Malujemy to, tylko taka szkicowa wersja. Tak, to jest taka część, gdzie pojawią się cieni i nawet trochę tam pomarańczowy. Tak samo jest. Jeżeli ktoś ma możliwość szkicować chociaż kilka razy w tygodniu, polecam. To daje dużo, znaczy dużo pomaga. Wtedy uczycie się, żeby szybciej znaleźć kolor, szybciej znaleźć odcień, którą potrzebujecie. Szybciej szukacie formy. Nie robicie szczegółów, bo czasami takie szczególne malowanie daje dużo błędów. Czasami lepiej ja polecam mrużyć oczy
żeby małe plamki zbierały się w jedną dużą. I wtedy zostają nam tylko najważniejsze rzeczy. Jeszcze nie mam pomysłu żadnego, co zrobić jutro na zajęcie, na nasze takie online warsztaty. Także jeżeli ktoś ma pomysł, to możecie napisać. Na chwilę wrócę na dół. Żeby dodać więcej cieni. I w niektórych miejscach zaznaczam takie szczegóły. Tutaj będą kwiaty, dużo różnych roślin.
Jeszcze trochę ciemniej zrobię. Tutaj tak samo mamy zielone okno. Tak, i teraz ja już pójdę na kwiaty. Zacznę chyba od tego drzewka. Trochę daję jakiegoś gałązi. I niektóre rzeczy potem będę zafarbowywać.
Wiesz co, nawet nie wiem skąd pochodzi ta uliczka, bo po prostu znalazłam na Pinterestie i nie czytałam. Nie czytałam, gdzie to jest. I nawet nie jest napisane, gdzie to. Do zielonej farby, do tych drzew, tak samo używamy różnych odcieni, żeby nie było wszystko zamalowane w jeden kolor. Trochę zbieram farby. Na razie tak delikatnie dodaję do drzewa jakiegoś tam kolorów. Tu są takie duże gałązi. I robimy tak samą końcówką naszego pędzelka, żeby cieniutkie te kreski były. Jak farba jeszcze nie zdążyła wyschnąć, to można dodawać takie różne piękne rzeczy. Jak już mówiłam wcześniej, ja lubię jak rozpływa się farba.
Tu mamy kwiaty. U mnie będą ciemniejsze niż na obrazku, na zdjęciu, przepraszam. Można jeszcze pododawać jakichś kresek, podzielić. O, zwierzęta. Zwierzęta to jest dobry pomysł. I krajobraz na wsi. O, ja chcę krowy malować. Krowy. Oj, noc, sąsiedzi krzyczą.
Tylko jutro chyba będę malowała nie o 16, jak zwykle, a wcześniej. Ja myślę, że godzina 13, gdzieś tak, 12. Tak, tu w tych miejscach też są jakieś kwiaty. Tak samo tu na ścianie. Ja tak trzymam pędzel, żeby on po prostu robił takie efekty. Ja już pokażę, który. Coś takiego on wtedy robi. Te kreseczki. Tak, już sekundkę. Jeszcze tu trochę. I jeszcze by wróciłabym do tego miejsca. Żeby nie było za puste, dodam takich małych szczegółów. Tutaj tak samo można po trochu dodawać. Tak, i jeszcze w tym miejscu też tu są rośliny różne. I mają taką żółtą odcień.
Jeszcze trochę dodać tutaj plamów, żeby tak samo nie były równiutko. A pokazać jakichś kamieni. Tak, i ostatnie, co zostało. Jeszcze kilka małych szczegółów i to będzie tyle. I to tyle na dzisiaj. Ja teraz zrobię zdjęcie tego obrazku i oryginał też podrzucę na naszą stronę. Dziękuję, że malujecie razem z nami i do zobaczenia jutro.